Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Beholder 2. Na skład którego pogadamy sobie z Fergusonem. Wzywa pan? Redgrave, co ty sobie do diabła wyobrażasz? Handlujesz prochami tuż przed moim nosem? Sprzedasz symulant dług łapem Legranda. Domyśliłem się, że on chciał mnie oszukać i zarobić na boku. Oszukać mnie, Fergusona. Tamtej łaj się lanie, jakiego w życiu nie miał. I tak powinien się cieszyć, że tak łatwo się wywinął. O! Okej, okay, to łatwo. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Bo Legrand nie żyje, więc się nie ma, kurde, czym przejmować. Ale ładnie. Nie ma się totalnie czym przejmować. Nie wiem, że jakiś rachunek mi teraz dowali, kurde, za to, że tam po prostu handlowałem u niego, no ale mam nadzieję, że nie. To raczej nie powinno mieć miejsca. No ale zobaczymy to dopiero, jak... jak wrócimy. Co się dzieje w moim mieszkaniu? Przepraszam, żeby już wychodzą. Wynoś się stąd, gościu. I patrzcie, identyczna sytuacja jak, kurde, w Beholder 1, kiedy to ktoś przyłapał Karla w mieszkaniu. Zobaczmy. Okej. Okay. Zbiórka na rzecz walki z wrogami państwa. 800. 1540. Dobra, płacimy z góry. Nie ma co. Chociaż, kurde, mogę się wstrzymać, aż elektrykę sobie obniżę. Dobra, trudno się mówi. Okej, okay, to zobaczmy. Wszystko oczytane i mamy tylko to. Zamki dźwigniowe. Proszę bardzo. 4 godziny jeszcze muszę na to poświęcić. Czyli lepiej byłoby w ogóle nie iść do roboty jutro, no ale... No jednak będę musiał tak, kurde, przerobić. Za 2 dni. Jak to wygląda teraz tutaj? Okej, mam po prostu pogadać z Fergusonem. Tak więc okej. Czyli rozumiem, dopóki z nim nie pogadam, no to nie mam co się przejmować, że nagle się striggeruje ta cała akcja. Tak więc, jak dla mnie, bueno. Wchodzimy zatem. Podkładamy, znaczy nie, kamerkę podłożymy podczas tego. Chyba. Ty, chociaż... Kurde, właśnie, chociaż może jednak kamerkę lepiej podłożyć po tej. Może kamerkę lepiej podłożyć przed imprezą. Dobra, poczekam. No i teraz znowu cały dzień zmarnuję, żeby to przeszukać, mimo już raz to zrobiłem, ale jak idiota. Najpierw mogę pogadać z nią, a potem dopiero sprawdzać dokumenty. No i proszę, jest kartka żywnościowa. Podpisana, ale nie wypełniona, można jej użyć, aby pozyskać dużą liczbę żywności. Proszę bardzo. Daj kartkę. Niech pani zgadnie, kto ma sokoli wzrok. Ja, znalazłem kartkę, że myślałem. Doskonale, dzięki niej żadne z dzieci nie umrze z głodu. Ale jest poważniejszy problem. Wiele dzieci ma cukrzycę i potrzebuje insuliny, ale nikt z domu wyrzutków się tym nie przejmuje. Przekupiłam personel, więc dają dzieciom zastrzyki pokrymu, ale jest problem z lekiem. Co się stało? Ogłoszono sukces z programu oczyszczenia narodu, więc zaprzestano produkcji insuliny. Nie da się jej sprowadzić za granicę, bo przemycanych leków szukają bardziej materiałów wybuchowych. I co mam teraz zrobić? Podziemne laboratoria, z którymi dotąd współpracowałam, mają ostatnio wiele problemów. Dowiedziałam się jednak, że w jednym z nich mają insulinę. Niestety nie mogę tam pójść osobiście, bo ktoś mógłby mnie śledzić. Co mam zrobić? Spotka się z panią osobą i zadać dostawę insuliny. Ja zajmę się resztą. Okay. Stary podrzeczny obrzeżek miasta i się gdzieś laboratorium coś w okolicy. Niezbyt konkretny opis. Niestety to jedyne, jakim dysponuję. Mój człowiek powiedział, że jeśli potrzebujemy insuliny, to tam go znajdziemy. A my jej bardzo potrzebujemy, Ewanie. Dobra. Wychodzimy i tyle nas tu widzieli tak naprawdę. Nie tą. Wciskałem, kurde, F zamiast D. Mógłby tak nie spowalniać, jak wszyscy przychodzi. Mógłby po prostu mieli przebiec i byłoby tylko pik, na zielono i tyle. Tak specjalnie musi jeszcze przejść, albo tylko i zaździdować, nie? No, bez sensu. No dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie.
Też przede wszystkim, ile mnie to będzie teraz kosztowało a propos tego. Może bym chciał gdzieś wyjść. No jeszcze oczywiście gadamy z nim najpierw. Dobry wieczór, mam wspaniałe wieści. Los, który kupiłem za pieniądze zabrane do lokatorów, wygrał 475 dolarów. Świetnie. Jak to powiedzmy, część wygrana, ja pozostałe pieniądze podzielam równo między uczestników zbiórki. Oto pańska część. Dziękuję, nie spodziewałem się tego. Ja też brałem udział w loterii 16 razy i to jest moja pierwsza duża wygrana. No i ładnie, opłaciło się. 50 dałem i jestem, no, sporo na plusie. Zobaczmy. 3 godziny potrzebuję na to, czyli najlepiej byłoby albo popracować trochę, albo nie pracować w ogóle. Żeby to ogarnąć. No to wiadomo, 2 godzinki pójdą, nie? Na czytanie książki. Dopóki tego nie zrobię, to nie zamierzam się przejść do tego. Ani na imprezę, ani do biura szefuncia, więc... Tak to pozostanie. Zobaczmy tutaj. Prenumerata magazynu finansującego pomoc dzieciom w Borei Południowej, opłata za elektryczność. Okej, już jest tańsza, więc mogę to ogarnąć. Właśnie się pomyliłem, kurde, bo ja przecież książkę na elektrykę już mam poczytaną. Książki na zamki nie mam przeczytanej, więc dobra. 2 godziny i 3 godziny. Zakładam, że w trakcie tej akcji nie będę potrzebował żadnej tej. Żadnej. No, czasu nie będę tam zużywał, więc. Po prostu mogę popracować teraz przez 4 godziny. W sumie nawet mogę przez 6 godzin popracować, bo jak wrócę, zostaje 2 godziny i wtedy ładnie się dwie zużyją. Wszystkie te postawy zużyją. 3 na akcję, a 2 na książkę. Co w ogóle tutaj. Znowu to samo, kurde. Drobny nieogarnięty z mojej strony miał miejsce. Ale dobra. Popracujmy w takim razie. No ale tego już oszczędzę. Tak więc widzimy się po cięciu. Okej, okay, jestem już w domu. Zobaczę w takim razie, o co chodzi z rachunkami. Podaj za telefon, tak dalej. Dobra, wrócimy. No i na start obczajmy tu. O, chociaż nie. Nie. Czekaj. Bo może się przyda ta umiejętność otwierania tych zamków, więc najpierw poczytajmy, a potem pójdźmy to ogarnąć. Proszę bardzo. Otwieranie zamków dźwigniowych jest nam już znane, tak więc let's go. I teraz bardzo ładnie idziemy do starego portu rzecznego. Docierasz do starego portu rzecznego. Przed kilku laty większość jego zabudowy strawił pożar. Pozostało tylko na brzeże ceglane magazyny i kilka budowli z torami kolejowymi. Naukowiec, o którym mówiła Rakowicz, mieszka gdzieś w tej okolicy. Tylko jak go znaleźć? Podejdź do barki, idź wzdłuż torów i w stronę magazynów. Krzyknij, no to raczej nie. Idź wzdłuż torów. Tory biegną w głąb portu. Jedna prowadzi linię na podziemnego tunelu, druga do opuszczonego magazynku, w którym nie widzisz tego nawet z ładunku. Idź do tunelu. Wejście blokuje brama. Rękoma. Daje się tylko połamać kilka paznokci. Ała! Do magazynu. Wciąż pozostaje stosunkowo do wysłania. Żeby w okna są całe, a się na ścianach powinien otworzyć. Nauka otwierania zamków było bardzo dobrym pomysłem. Otwierasz drzwi z łatwością. Proszę bardzo. Ciekawe, jakie zamki były tutaj potrzebne. W środku znajdujesz małe biurko z szafkami, biurkami i książkami ukrytym sejfem. Rozejrzysz się po pomieszczeniu. Nagle słyszysz głosy dobiegające z drugiej strony budynku. To mogą być właściciele sejfu albo złodzieje. Wycofujesz się do drzwi, a po drodze zabierasz książkę leżącą na jednym z biurek. Zaczyna padać deszcz, który tłumi odgłosy twoich kroków i pozwala ci uciec bez zwracania niczyjej uwagi. Laboratorium naukowca z pewnością nie mieści się w tym magazynie, więc nie ma powodu, by do niego wracać. Okej, okay. Zawróć. Idź do barki. Na brzegu przy barce widzisz chłopca z umorusaną twarzą. W zamyśleniu kopie kamienie i wszystko wskazuje na to, że na kogoś czeka. Gdy ci zauważa, robi się nerwowy. Przyjrzyj się barce. Barka wygląda jak stara, zerdzewiała balia. Zdaje się, że schronienie na jej pokładzie znaleźli jacyś bezdomni. W jednej z kabin znajdujesz tapczan i sterterupieci. Spraw rzeczy. Jedyną wartościową rzeczą, którą znajdujesz w sterterupieci, jest wiązka przewodów, które mieszczą
którą mieszkańcy barki prawdopodobnie budowali sprzed na złą. Weź przewody. Jak można wyrzucać takie stare przewody? Przecież mogą się jeszcze do czegoś przydać. Porozmawiaj z chłopcem. Próbujesz zawołać chłopca, ale ten daje ci do zrozumienia, że cię nie słyszy. Wykorzystaj autorytet. Chłopiec niechętnie nawiązuje rozmowę. Dowiadujesz się, że jest sierotą i mieszka z dziadkiem, który w tej chwili jest zajęty kradzieżą węgla z pobliskiego magazynu. W ich piwnicy jest zimno, a jeden worek węgla wystarczy, by ogrzewać ją przez cały miesiąc. Historia jak ich wiele. Wszyscy starają się jak mogą, aby przetrwać. Okej, okay, czyli tutaj też nic. W stronę magazynów w takim razie. Na pierwszy rzut oka magazyny wyglądają na opuszczone. Podchodząc bliżej, dostrzegasz jednak na ziemi świeże ślady opon. Na ogrodzeniu wisi tabliczka z napisem wstęp zabroniony. No to wchodzimy oczywiście. Kurde! Dwaj wielcy uzbrojeni mężczyźni w mundurach naruszyłeś zakaz i zabawiać mi ministerialnej legitymacji. Unikasz więzienia, ale musisz zapłacić grzywny. Miałeś szczęście, że mogli cię zastrzelić. Ja pierdolę. Dobra, krzyknij. Tak, sądziłem. Dobra. Przy barce. Już. Nie ma więcej. Dobra, wzdłuż torów. Co, iść do tunelu? Aha, podłącz przewody. Idioto odporny projekt panelu, dzięki któremu każdy przewód pasuje tylko i wyłącznie do odpowiedniego gniazda, umożliwia ci naprawę urządzenia kontrolnego. Lampki zapalają się i brama staje otworem, umożliwiając ci wejście do mrocznego tunelu. Ja się znam ciekaw, ile wynosi ta grzywna, nie? Dalsza część tunelu zapadła się, ale w bocznym pomieszczeniu roboczym widać światło. W środku znajdujesz starszego mężczyznę z roszczo ochronnymi posiwiałymi włosami. Od razu widać, że nie spodziewał się towarzystwa, ale stara się nie okazywać strachu. Mężczyzna, mamrocząc, przedstawia się i próbuje okazać niezadowolenie. Po krótkiej rozmowie staje się jasne, że to właśnie jego szukasz. Chemika, który prowadzi swoje badania z dala od ministerstw i uniwersytetów. Zapytaj, dlaczego się ukrywa. Staruszek wyjaśnia, że pacyfiści muszą być gotowi do wielkich wyrzeczeń, by pozostać wiernymi swoim ideałom. Odszedł z Ministerstwa Nauki w atmosferze skandalu, po tym jak odkrył, że jego wynalazki były wykorzystywane przez wojsko. Musiał zacząć się ukrywać, gdy jego własna żona doniosła władzom o laboratorium, które urządził na strychu w ich domu. Zapytają insulinę. Opowiadasz profesorowi o dzieciach cierpiących na cukrzycę, które umrą z powodu braku insuliny i prosisz go, by sprzedał ci resztę tego leku. Bez wahania staruszek zgadza się oddać zapasy insuliny zgromadzone w magazynach za darmo. Okazuje się, że takich magazynów jest co najmniej kilkanaście, więc dzieci nie będą musiały martwić się o lek. Przynajmniej przez jakiś czas. Możesz poinformować Rakowicz, że sprawa jest załatwiona, nie zapłaci za insulinę ani grosza. No i bueno. Bardzo ładnie. Dlatego zobaczmy właśnie, o co chodzi z tą grzywną. Znaczy, o co chodzi. Jak wysoka jest ta grzywna. Ile? 250. Pikuś. W jeden dzień mogę to odrobić. O ile oczywiście 10 poprawnych wniosków przyjmę, a z tym bywa różnie. I zobaczmy tę książkę, co ja tam zgarnąłem. Obniżenie cen żywności. 6 godzin potrzebuję. Okej, okay, to jest bardzo fajna rzecz. I to rzecz, którą z chęcią bym ogarnął od razu, nie? Tylko to może właśnie jak po tym, jak ogarniemy tę całą imprezę. Czyli teraz tak, nie wiem, czy dobra, na pewno kamery muszę zainstalować przed całą imprezą. Czyli wiadomo, muszę to zrobić na ten, muszę zrobić właśnie teraz. Przejść, poczekać aż gościu ten, aż gościu pójdzie, zainstalować kamerę i potem się ulotnić. Ale dzięki temu... Kurde właśnie, bo tu płacę czasem. 2,5 godziny stracę na tym, bo tutaj godzinę, żeby te ciule się przesunęły. I półtorej czekając. Dobra, pogadajmy z Jakowicz. Powiedz o kontrakcie na stawienie sobie. Zrobiłem, o co pani mnie prosiła. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Właściwie tak, ale ten naukowiec wydał się być dziwny. To geniusz, choć nasza nauka go nie uznaje. Ufam mu pani? W obecnych czasach nie można ufać nikomu. Mam nadzieję, że jego insulina jest dobra, bo nie ma żadnej alternatywy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Gdybyś odwiedził ten dom, to wiedziałbyś, że nic tam nie jest dobrze. Dlaczego jest pani taka zmartwiona? Kiepsko pani wygląda. Potrzebuje mydła. Ile? Dużo, kilka kartonów. W departamencie zaopatrzenia doszło do jakiejś pomyłki. Zamiast mydła wysłali dzieciom 3 skrzynki amunicji. Teraz mogą najwyżej się zastrzelić, bo w domu wybuchła epidemia dysenterii i wszyscy większość czasu spędzają w toalecie. Co mogę dla pani zrobić? Mógłbyś złożyć wniosek do departamentu zaopatrzenia, żeby naprawili swój błąd? Oczywiście. To nie takie proste. Przyjmują wnioski jedynie wysłane z terminala towarzysza Fergusona.
Nie mogę opuszczać swojego miejsca pracy, ale w razie potrzeby będę ciebie kryła. Oto numer domu wyrzutków w ministerialnej bazie danych. Proszę się nie martwić, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Po co tu przyszedłeś? Kurde, i dała mi książkę, która jest dla mnie nieistotna. Bo to jest chyba książka, która... Ta, nie? Na ten terminal Patriota. Wróć, ojczyzna. No, ale to już mam oczytane. Dobra, zobaczmy, notka z cyframi. 27 przez 1, to sobie muszę zapamiętać. Ale dobra. Quick save w takim razie. I zobaczmy, co się bardziej opłaci. Znaczy, ty, wait, nie, czekaj. Boże, nie chciałem czekać, chciałem właśnie zapukać i ogarnąć imprezę. Bo właśnie to jest pytanie, czy ja muszę tą imprezę zrobić przed, czy tą kamerę muszę zrobić przed, czy po imprezie? Czy może w trakcie? Nie wiadomo. Zaraz się dowiemy. Bo zakładam, że jak pogadamy, no to już właśnie będzie ta impreza cała, nie? Po co przyszedłeś? Rozmowa o wybuchu. Redgrave, ty draniu, chodź tutaj, chcę ci podziękować. Dziękuję, towarzyszu Ferguson. A za co? Nie za co, tylko od kogo, Redgrave? Od naszych wspólnych przyjaciół. Jestem ty nowy, towarzysz Ferguson. Nie mam żadnych przyjaciół w Helmer. Mylisz się, Redgrave. Mówi o przyjaciołach, którzy wysadzili dzisiaj w powietrze nowe skrzydło ministerstwa. To był niezły wybuch. Zrównał wszystko z ziemią. Towarzysz Ferguson, ja nie miałem z tym nic wspólnego. Nie mam, Rocztak, wiem wszystko. Jestem Ferguson. Ci przyjaciele pomagają mi już od wielu lat. Pomagają panu? Jak? Właśnie tak, Redgrave. To skrzydło trzeba będzie odbudować, prawda? Prawda. Czy będą do tego potrzebne cement i cegły? Oczywiście. A kto jest jedynym dostawcą cegieł i cementu ministerstwa? Kto? Ferguson i synowie, czyli ja. Więc wybuch był pana pomysłem? Jak mógł pan coś takiego zrobić? Powiedzieli mi, że w tym skrzydle nikogo nie będzie, a zginęły dziesiątki osób. Uważaj, co mówisz. To nie ja wpadłem na ten pomysł, tylko ci terroryści z Nowego Jutra. Poza tym, co z tego, że zginęło trochę biurowych szczurów? Wielka mi rzecz. W Ministerstwie Pracy jest długa kolejka chętnych na ich stanowiska. Dzięki temu spadnie stopa bezrobocia. Ale to... To dochodowe, Redgrave. Sam się przekonasz, gdy sprawdzisz stan swojego konta w banku. Jeśli będziesz mi dojęczał na ten temat albo powiesz o tym komuś, to bardzo tego pożałujesz. A teraz do roboty. Okej, ale to kwestia formalna. A propos przyjęcia? Towarzyszu Ferguson? Wiem, jak się nazywam. Do rzeczy. Zrobiłeś, co ci kazałem? No dalej, Redgrave. Masz dziewczyny, impreza się zacznie, jak tylko je zdobędziesz. Żeby nagrać przyjęcie, trzeba ustawić kamery przed jego rozpoczęciem. Kurde. Dobra, to wczytujemy. Czyli tak jak sądziłem, niestety, muszę zapłacić te 2,5 godziny. Ale dobra, przynajmniej teraz przeklikam po prostu to, co on gadał i tyle. No, wchodzimy cichaczem. Tylko właśnie, czy ja chcę teraz zabierać coś z sejfu? W sumie przez tą imprezę nie powinien się zorientować, tak mi się wydaje, więc dobra. Weźmy to. Biometryczna skrzynka, nice. Obligacje, zupełnie bezużyteczne, jeśli nie jesteś w stanie ich spieniężyć. Proszę bardzo, mamy dla Donga rzecz ogarniętą. Teraz tutaj zobaczmy. Po pierwsze, biurko naszego towarzysza Fergusona. Kolejna biometryczna skrzyneczka, lubię to. I terminal. Jeszcze też do sprawdzenia. Zobaczmy, co jest tutaj. Kod instytucji. Było 207 przez 1, zdaje się, co nie? Dobra, widzę, że mogę tak też sprawdzić. Tak, 207 przez 1. Aha, czekaj, jest myślnik. O właśnie, slash musi być. Zobaczając ten miesiąc. Mydło, puszkowana żywność. Dobra, rozumiem, że musi być poniżej tego 1000. Premie kierownicze. Ogromne.
bardzo duże, duże. Widzę, że to jest najmniej. Opał. Pozwolenie na zbieranie chrustu. Zakazane książki. Po chuj to ma to... A, dobra, to jest ogrzewanie. Pozwolenie na zbieranie chrustu. Zakazane książki. Dobra, dajmy to. Edukacja patriotyczna. Transparenty. Występ muzyczny. Wiec. Dobra, dajmy kurde same takie... najmniejsze rzeczy, co może być. Puszkowana żywność. Brukiew. Herbatniki. Mydło. Proszek do zębów. Wybielacz. Ja pierdolę. Boże, życie w tym kraju jest przejebane. Bruno, przyjacielu, musisz mi pomóc. Ten sukin... zasraniec Redger widział wewnętrzną... Widziałem wewnętrzną notatkę, którą o mnie wysmarował. Już trochę ochłonąłem, więc piszę do ciebie. Nie mogę zadzwonić, bo rzuciłem telefonem o ścianę. Ta łajza strasznie mnie wkurzyła. Musimy coś z nim zrobić, bo jeszcze wyciągnie wtyczkę i skończy się muzyka, szampan, kawiar i ananasy. Nie będzie już imprez. Nie wiem jak ty, Bruno, ale ja nie przeżyję bez słodkich i łatwych puszczarskich dziewczyn. Wykorzystę swoje znajomości i znajdźmy jakieś haki na tego zawszonego moralistę. Zwiększenie moralności... Dobra, to już było. Proszę, proszę. Moje zdjęcia z autkiem i jakimiś panienkami. Dokumenty. Lista ukaranych pracowników. Michael Brody powieszony za niewyrobienie normy łapówek. Eustace Dzbanek zastrzelony za nieustanne błędy w sortowaniu podań. Phil Dukowicz wysłany do psiarni za zbyt częste zatwierdzanie próśb obywateli. Lista awansowanych pracowników. George Hemis przeniesienie na 7 piętro, powieszony podczas ceremonii, trzeba to sprawdzić. Mary Sue przeniesienie na 16 piętro, zastrzelona. Greg Collins przeniesienie na 9 piętro, wypadek w miejscu pracy. Ciekawe. Sprawozdanie finansowe na maj 1985 otrzymano 500 000 łapówek, z czego 200 tysięcy wpłacono do kasy ogólnej. Rekomenduję organizowanie motywacyjnych egzekucji pracowników, aby brali więcej łapówek. Wow. Nie mam pytań, naprawdę, nie mam pytań. Dobra. A kamery, gdzie mam zainstalować? Tutaj po prostu wychodzę, ale kamery, gdzie mam zainstalować? Bo save mogę tylko otworzyć. A gdzie mam dać kamerę? Tu mogę tylko sprawdzić. A, tu mogę zasalutować pewnie za jeden patriotyzm ponownie, ale nie, instalujemy kamerę. Proszę bardzo, kamera zainstalowana. I... tu właśnie mam tego maila, ale to już czytaliśmy przed chwilą. Proszę, kolejne dwie rzeczy. List. Ewanie, chcę cię przeprosić. Byłem złym ojcem. Nie było mnie przy tobie, gdy mnie potrzebowałeś. Nie mam mnie również przy tobie teraz, gdy tkwisz w samym środku tego zamieszania związanego z walką o władzę w wewnętrznym kręgu. To przeze mnie zostałeś w to wszystko wciągnięty. Moja ambicja i nieprzeparte, samolubne pragnienie sprawiedliwości naraziło twoje życie na niebezpieczeństwo. Nie daj się zwieść, synu. Ministerstwo to otchłań, która pożera duszę i wciąga każdego w samo serce burzy. Świat wypaczonego pojęcia dobra i zła. Ale nie zamierzam przepraszać za to, co zrobiłem. Nie. Mam tylko nadzieję, że wybaczysz mi za to, co musiałeś zrobić lub za to, co będziesz... lub za to, co zrobić będziesz musiał. Jest mi bardzo przykro. I profil Fergusona, podpisany przez naszego ojca. Zupełnie niewiarygodny, leniwy i głupi, uzależniony od alkoholu i narkotyków. Nieustannie przyjmuje ogromne łapówki i organizuje orgi w ministerstwie. Stały klient nielegalnych burdeli. Wielokrotnie oskarżano o napastowanie nieletnich. What? Jednak świadkowie zawsze byli zastraszeni, a zarzuty wycofywano. Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz załączony materiał dotyczący jego osoby, zalecam ograniczenie władzy Fergusona do pierwszego piętra ministerstwa. Zalecam również przyznanie mu orderu za zasługi dla ojczyzny, aby złagodzić jego niezadowolenie z powodu ciągłego i niezasłużonego braku zaufania. Proszę, czyli nasz stary ogarniał też profile ogólnie ludzi, ale właśnie, bo miałem tutaj sprawdzić tego questa. To jest tutaj, zdaje się. Nie, to jest pogadaj z Fergusonem tutaj.
Poczekaj na zakończenie przyjęcia. Dobra. Tutaj wychodzimy. Z Magdą tylko sobie zagadamy, żeby zakończyć kłościka. Ewentualnie przyjąć jeszcze nowego. Wysłałem wniosek. Doskonale. Oni tak się troszczy o te wszystkie dzieci. Przede wszystkim o dziewczynki, bo jedna z nich może być moją wnuczką. Czego państwa to nie zabierze? Dzieciom w domu wyrzutku nadawane są nowe imiona i nazwiska. Prawdziwe zapisywane są w bazie danych gromadzenia informacji pod numerem nadawanym każdemu dziecku. Znam numer nadany mojej wnuczce po urodzeniu. 21-47-82. Poza tym boję się. Bardzo chciałbym zabrać ją do siebie, ale to zmieniłoby całe moje życie. Pamiętaj, Ewanie, mówię ci to tylko dlatego, że mi pomogłeś. To jest moja chwila słabości. Słowo wszystkim. Dobrego dnia. O, to ciekawe. Że jako quest też liczyło? Teraz on jest Dongiem, zakończenie przyjęcia razem z Fergusonem. Dobra, z Dongiem pogadamy, jak będę chciał wystąpić o awans. Dobra. Kurde, jest drzwi mi zniknęły zanim... Ej, what? Aha, dobra, niech zgadnę. I teraz, żeby... Ten... No, to jest otwarte. Czyli muszę to przeładować, żeby to się w ogóle stegowało. Dobra, czyli muszę niestety... Stąd wyjść. No i wejść tutaj once again. I once again zmarnować godzinę w tej durnej kolejce, bo się ludzie nie mogą kurwa przesunąć jak idziesz do szefa. Dobra, czaję. Puk, puk. W ogóle ciekawe, kiedy on się zorientuje, że zajebałem mu obligacje z sejfu, nie? Wybuchu, tutaj przeklikujemy. No i jeszcze. Przyjęcie. Jak masz dziewczyny? Tak. Tak jest, znalazłem parę piękności, jak pan kazał. Nie mogą się doczekać spotkania z panem. Oczywiście, to może być ich szczęśliwy dzień. Najedzony bywam bardzo łaskawy. Wszystko gotowe na zabawę. Pora zaczynać. Jesteś gotowy na zabawę? Pora ruszyć na parkiet. Urodziłem się gotowy, towarzyszu Ferguson. Jakiś czas później... Ja pierdolę, co jest? Cześć, Romani. Pewnie spodziewaj się jakiejś imprezy po kosztach dla górników. Pitt Ferguson nie zadowala się byle czym. Zapamiętaj to sobie. Poświęcam dużo czasu na przygotowania. Na przykład tym razem długo myślę nad motywem przewodnim imprezy. Jakie były opcje? Najpierw myślę nad motywem cmentarnym, ale szybko zrezygnowałem. Łopaty, zwłoki gadające czaszki i osły są oczywiście zabawne. Ale potrzebowaliśmy czegoś szybszego. Łapiesz? Wtedy pomyślałem o podziemnym kręgu. Wyobraź sobie, walka, krew, zęby na podłodze, dziewczyny piszczące zachwytu i zdzierające z siebie ubrania. Brzmi interesująco, dlaczego nastąpiła zmiana planu? Okazało się, że nikt tutaj nie potrafi walczyć. Policja wie tylko jak pałować ludzi, a cywile potrafią tylko leżeć na ziemi i jęczeć z bólu. Żadna to atrakcja. W końcu widzimy takie obrazki codziennie w drodze do pracy, prawda? Więc dzisiaj zabawimy się na ostro. Morze alkoholu, narkotyki i Viagra w drinkach powinny załatwić sprawę. Ktoś na pewno straci głowę i będzie niezły ubaw. Co ty na to? Podoba ci się mój pomysł? No, może lepiej nie bądźmy z nim szczerzy. Podoba mi się. Jest świetny, bardzo fajny. A jak zobaczysz, będzie masakra. No to tak stoisz, Redgrave. Rozejrzyj się, porozmawiaj z ludźmi przy kolei, żeby zrobić coś szalonego. Chcę mieć tu szaloną zabawę, zrozumiano? Czego dokładnie pan oczekuje? W zeszłym roku trzy pijane z tej pizerki utopiły się w wannie pełnej czerwonego kawioru. I ktoś, co? Jak się można utopić w wannie z kawiorem? Przecież to nie jest płyn. I ktoś pomylił główny sejf z przenośną toaletą, więc musiałem zamówić nowy. Rok wcześniej napompowaliśmy krasnoludki herem i strzelaliśmy do nich z wielkiej procy zamrożonymi kurczakami. A, można powiedzieć, że nakarmiliśmy lud. Tylko nie powtarzaj naszego błędu i nie przyprowadzaj na imprezę kozy. Durne zwierzaki.
Nie odróżniają szefa od zwykłej hołoty. Podą każdego tak samo. Oczekuję, że tchniesz to przyjęcie trochę życia. Niech stanie w płomieniach. Jeśli musisz, możesz potraktować to dosłownie. Czyli, ale ta muzyka zapewne nie jest. Bo ci się tutaj w ogóle grzmocą. Ajajaj. Impreza. Pogadaj po prostu z ludźmi. Dobra, z tym mogę. Chyba nie. Mógłbyś chodzić mi jego kolegę. Ja wszystko szyszuję. Jak się wtedy tak się upiliście? No szalej, żeby niczego tu nie pić? Wszystko zaprawia, no? Ja z jaszą żyję. Żyję? Nie mógł chłopnowić sobie. Utrony we własnych szygach jest wracał. Jaką godność? To się narysował na twarzy genitalia. Sam sobie narysowałem? Żeby nie narysował niczego jeszcze. Dobra, rozerwijmy trochę tę imprezę. Teraz jest na twarzy drugie genitalia. Stary, było się mi najebać, no co ci poradzę. Na dokumenty, no ale tutaj nic nie zrobię. A to jest ciekawe, bo my zainstalowaliśmy kurde kamerę w biurze Fergusona, więc jak ona ma mieć tutaj jakikolwiek wgląd na to? Dobra, tutaj z kim mogę jeszcze pogadać? Z babką w klatce. A, okej, okay, dobra, to jest otwarte. Dobra, nie było pytania. Hej, ty! Tak, ty? Proszę przyjść mi coś do picia. Bez przerwy tańczę, nikt nie chce mi podać kolki wody. Pomóż mi, proszę, chcę mi się pić. Daj wodę, daj wódkę. Oj, to się jeszcze kończy źle. To się źle skończy. A to co? Wódka? Kupiłam tyle różnych tabletek, że alkohol mnie wykończy, o nie! Draniu, zabiłeś mnie, byś smażył się na to w piekle, gdyż umieram to jeszcze przy tym popowym chłamie, gdzie jest rąk and roll do diabła. O nie! Ej, ale nie wiedziałem, nie wspomniałaś, że coś brałaś. Ja dobra, no i nie. Nie dałoby się tego safe'u otworzyć. No i prawie, myślałem, że to będzie zamknięte, nie? Ale niestety. Jest może co zrobić z tymi tabletkami? Takimi tabletkami? Towarzysz Ferguson dał nam czerwone i niebieskie tabletki, powiedział, wybierzcie między bolesną prawdą, bo rzeczywistością, błogą niepewnością iluzji. Jezu, to nawiązanie do Matrixa, kocham. Jak dojdziecie to zapamiętać? Wcześniej poznałem trochę innych tabletek, więc... które powinniśmy wziąć. Chcę, żeby Tomasz Fergus nas zauważył. Kto wie, może da nam awans. Rzeczywistość? Jeszcze iluzję. Ta impreza. Więc się zabawcie. Może zauważy was, jeśli będziecie tańczyć do upadłego. A niech nie masz racji. Na parkier! Dubstep! Wszyscy przekonają się, że kto tu jest prawdziwym bebojem. Bawmy się do samego rana. O Boże. Jak tutaj ktoś więcej zginie, to chyba głównie przeze mnie. Hej kolego, masz ogień z widencega oraz zbiórka szefa? Zawsze chciałem ich spróbować. Dlaczego jesteście mokrzy i pachniecie jak... Towarzysz Ferguson z organizował konkurs o nazwie Komu da się uprawiać seks? Bez whisky wygraliśmy. Ety, jak było? Nie tak fajnie jak mogłoby się wydawać. Wszystko piecze, wszędzie i ciągle... No wiesz... No ale najważniejsze, że wygraliśmy i teraz na pewno dostaniemy awans. Też tego przesłuchania. Nie wiem jak tobie, ale ja się zawsze mam ochotę zapalić, więc jak, masz ogień czy nie? Daj mu ognia porać, żeby się umyli. Daj ognia. Oni spłoną żywcem teraz. Ciekawe, czy to miał na myśli towarzysz Ferguson o rozpaleniu imprezy. O Boże. Okej, okay, jest Ferguson. Jeszcze bliżej. Hej Redgry, chcesz wygłosić to was? Wszyscy cię usłyszą, mamy tu mikrofon. Ale to nie są tanie rzeczy. Za to usłyszycie towarzysz Ferguson. Za mądrego wodza.
Za towarzysza Fergusona, najlepszego towarzysza na świecie. Wybił za człowieka z wielkim F. Za tego, kto nieustannie bije rekordy dochodowości tam, gdzie nikt nie planuje żadnego dochodu. Za tego, który nigdy nie przestaje zaskakiwać nas swoimi niesamowitymi pomysłami i przyjęciami. Za tego, za którego chętnie oddalibyśmy życie, zwłaszcza w tańcu. Za jednego, jedynego, niepowtarzalnego, niesamowicie wyluzowanego towarzysza Fergusona. Tu Evan Redgrave. Hej Evan, wyciągnij język z tyłka szefa i odejmij mu mikrofon. Stary, pamiętaj, ja jestem pod przykrywką. Dobra, to już jest na tyle mało? Okej, pogadaj z Fergusonem teraz. Evan, to przyjęcie długo się zakończy samo z siebie. Prędzej czy później wszyscy pozasypiają znów. Sprawdźmy, jak się spisałeś. Burning Man z Blackjackiem i... Dobra robota! Podkręciłeś atmosferę i zorganizowałeś sporo bezwstydnych numerów, które będziemy mogli tutaj powspominać. Szacun! Myślę, że mogę ci zaufać na tyle, by powierzyć ci organizację kolejnego przyjęcia. Gratulacje! Możesz śmiało chwalić się, że masz dobre układy z samym towarzyszem Fergusonem. Okej, to tyle. Co my tu mamy? Zabierz nagranie z kamery. Mamy na tyle tego. No i właśnie, zarobisz nagranie z kamery, no i to będzie tyle. Lepiej pójdę do domu. A, no tak, bo to na kolejny dzień muszę zrobić. Niestety. No trudno. Trudno, trudno. Ale możemy Dongowi jeszcze oddać te obligacje. No ale wiadomo, kolejna akcja skutkuje czym? Wywaleniem gościa stąd w cholerę. O, ten jeszcze odpuchł, chcesz powiedzieć. Peter, słyszałeś o wybuchu? Podobno zginęli ludzie. Jakiś koszmar. Wiesz, kto wniósł bombę? Kto? Nicolas Page, nasz kurier, jestem w szoku. Dlaczego wysadził ludzi w powietrze? To zadaję sobie, też zadaję sobie to pytanie. To musi być sprawka tych danych z nowego jutra, ale... Całą winę zrzucił na Nicolasa. Ja. Ale nie ze mną te numery. Już się zapisałem na profilaktyczne badanie wykrywaczem kłamstw. Chcesz się przebadać ze mną? Nie, Peter, zrobię to innym razem. Ja chcesz. Dobra. Dobra, nie, wiecie co? Zrobimy tak, bo zakładam, że jeśli jakieś konsekwencje będą z tej kradzieży obligacji, to dopiero po zakończeniu tego questa. Więc przetrzymajmy to tak długo, jak jestem w stanie. Teraz zobaczmy, czy to są nielegalne rzeczy? Nie. Okej, no to na spokojnie wyjdziemy. No i pięknie, to lubię. Dobra, tutaj tak szybko tylko sprawdzę. Coś jest, ale dokładnie nic nie ma. Ciekawe, czy ta książka w ogóle coś mi da teraz, nie? Bo jakby ja już mam tę książkę przeczytaną, nie? I to jeszcze za darmo zgarniętą od Morrisa. Chyba. Nie, nie, od Morrisa mam tę. Od Morrisa zgarnąłem tą książkę na pierwszy level. No, ale... Tą książkę, którą ona mi dała, już mam od poprzedniego odcinka miałem tę książkę. Nowy rachunek, no i zobaczmy, co tym razem. Zapranie. No dobra, to sobie może poczekać. Dobra, czy ja mam po co wychodzić? Zobaczmy. Nie, tylko do sklepu Kellera mogę iść. No i to tyle. Dobra. Tylko właśnie, mam tutaj 5 godzin niecałe. Kurde! Trochę zjebałem z tym. Mogę, kurde, nie sprawdzać się, skoro widziałem z tyłu. Dobra, gdzie jest safe? Codzienny zapis. O, niestety, za dużo tego. Dobra. Idziemy spać. Dobra, no ale jak teraz wrócimy do domu, to na spokojnie, myślę, to ogarniemy. Pracować nie ma już, myślę, po co, bo i tak będzie awans w tym odcinku, myślę, na kolejne piętro, a co za tym idzie, będzie to właśnie pewnie totalnie inna robota, więc nie ma co marnować czasu pracy, ale na samo piętro dopiero w kolejnym odcinku, myślę, się dopiero przedostaniemy. Więc tak, idziemy tutaj. Tak, tak, tak. Pół godziny czeka. Czy pół godziny? Godzinę czekam, aż pójdą. Dobra, Czarkowicz coś by chciała.
Rozmawiał o wszystkim, o wróżce. Dlaczego trafiła do domu wyrzutków? O córkę. Nie mogę i nie chcę znać o niej, ani o jej mężu idiocie. Okej, też takie pierdy trochę. To jest komplement? Na pani wspaniale. Skoro swoje komendy widomoleg jak Emma Heizer. Na mnie one nie działają. Nie miałem na myśli nic złego. Nie będzie też z tego nic dobrego. Okej. Okay. No i dobra. Raczej nie ma co gadać z szefem. No bo wątpię, żeby zmienił do nas nastawienie po tej imprezie. Raczej dalej będzie taki, jaki był. Tylko może będzie o ciupinkę milszy, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie... Tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie mamy ten... Że zrobi... ogarnić mu zajebistą imprezę, nie? Zmienię do archiwum, dobra. I sobie czy mogę poprosić o dane osobowe dziecka. Chciałem poprosić o dane dziecka odebrane w rodzinie szpitalu. Płeć dziecka, żeńska, urodzenia, wszyscy roty, numer. Nie musiałem go pamiętać na szczęście. Informacje o matce, do placówki, do wyrzutków. Okej. Nina Rakitic, brak dalszych informacji. Za kontakt z tym, okej. Okay. Co jeszcze mogę tu zrobić? Nic. Dobra, no to do Jamesa. Halo? Dzień dobry, Ewanie. Jak ci idzie? Czy Ferguson zorganizował swoje przyjęcie? Nazwanie tego przyjęciem to jak powiedzieć, że osoba z odciętą głową ma małą migrenę. Było aż tak źle? Dlaczego mam wrażenie, że mówiąc źle, zacierał pan z radości ręce? Tak, było aż tak źle. To była najbardziej rozwiązła rzecz, jaką w życiu widziałem. Mam nadzieję, że wszystko się sfilmowało. Zachowaj dla siebie... Dobra, nie, zachowaj dla siebie to jest po prostu wiadomo. Przeciąganie, ale ja nie chcę przeciągać. Masz nagranie. Mam nagranie. Dobra robota. Każę aresztować tę gnidę z samego rana. Spotkajmy się w metrze. Pójdziesz ze mną. Myślę, że zasłużyło się to zobaczyć. Świetna robota, Ewanie. Jakby... Czemu mi już usunęło to nagranie? Ja się dopiero z nim spotkam. Co, przez telefon mu je wysłałem? To nie jest faks! Wróć, no jak gdyby to był faks, a tak to nie działa. Okej, okay, mamy akurat rachunek za żywność, no to zanim go spłacimy. Ale to nie dzisiaj. Dobra, nie, czekajcie, muszę zobaczyć szybko terminy jeszcze. Terminy... Okej, okay, za 2 dni dopiero mam pierwszy rachunek, kolejne są za 3. No ale dzięki temu właśnie przeoszczędzimy sobie... przy regale... Tutaj... Zniżkę na żywność i płacimy nie 200, tylko 100. Tak więc dobrze. Pochrapiemy sobie trochę. Odeśpimy. Witaj, Ewanie. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Doskonale. Aresztujmy tego drania. Kim jesteście? Czego tu chcecie? Natychmiast się stąd wynoście! Panie Ferguson, jest pan aresztowany za defraudację państwowego majątku o dużej wartości. Co? Wiecie, kim ja jestem? Jestem ministrem alokacji zasobów! Mamy szczegółowe informacje o tym, jak alokowałeś zasoby na alkohol, kobiety i inne przyjemności. Robiłem to poza godzinami pracy. To były moje prywatne pieniądze. To moje prywatne życie. Nie macie prawa! Mamy, Ferguson. Mam prawo i dowód. Kradłeś z kasy państwa, złamałeś kodeks postępowania urzędnika państwowego, nie mówiąc już nawet o złamaniu przysięgi danej mądremu wodzowi. I dlatego, że zostanie wymierzona ci sprawiedliwa kara. Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Jedno moje słowo i trafisz pod pluton egzekucyjny! Już ja cię... Dość tego, zabrać go. Ani mi się maszcie! Łapy precz! On nawet skuty nie jest! Co, kajdanek nie chciał się dorobić? Dziękuję za pomoc, Ewanie. Próbowaliśmy dopaść te Wise od dłuższego już czasu, ale nie byliśmy w stanie przyłapać go na gorącym uczynku. Był z niego... śliski typ. Był? Czy on... Nie wiem, Ewanie. To nie jest już moje zmartwienie. Więc co powinienem teraz zrobić?
Złóż wniosek o awans. Gdy zostanie zatwierdzony, zadzwoń do mnie. Postaram się załatwić ci coś lepszego. Pozycja szefa? Nie, panie. W ministerstwie nie zostaje się szefem tak łatwo. Mówię o numerze piętra. Im wyższe piętro, tym wyższa pozycja i większe ryzyko. Zauważyłem już, że przeżywają tu jedynie najprzebieglejsi. Zgadza się. Nie zapomnij zadzwonić. Głowa stoi. Dobra. Proszę bardzo, ziomek aresztowany. Kontynuacja dialogu z Rakowicz. Tutaj widzę... Bo Miluksio się zrobiło. Zajmę nowe imię, nazwisko pani wnuczki. Nazywa się teraz Nina Rakitic. Pani, to cud. Wreszcie mogę zabrać ją z tego domu i przestać wydawać pieniądze na te wybrakowane dzieci. Wybrakowane? Zgadza się, chore, wymizerowane, kalekie, niepełnosprawne. Najgorszy sort genetycznej puli naszego narodu. Moja wnuczka trafiła tam oczywiście przez pomyłkę. Cieszę się, że teraz mogę to naprawić i zabrać ją z tego szamba. Co naprawić? Wszystko! Co znowu? Okej, okay, no to ciekawe, co się stanie w sumie teraz z tymi dzieciakami, bo mam wrażenie, że chyba nic dobrego. Skoro to ta najgorsza pula w całym sorcie, nie? Dobra, dla pewności, zanim skorzystamy z telefonu, to pójdźmy do Donga, dajmy mu tę obligację. Ale patrzcie, teraz w sumie dzięki temu, że aresztowaliśmy tego ziomka, to on się nie zorientuje, że nie ma tych obligacji. Tak więc, proszę bardzo. Jedyny dzień, pan jest zdesperowany. Patrzcie, mogę też skłamać, aby je zatrzymać dla siebie, ale nie. Dajmy mu tę obligację. Proszę, jeśli znajdziesz odpowiedniego kupca, to dostaniesz za nie sporo pieniędzy. Chyba nie uratowałeś mnie moją mamę. Życzę powodzenia, tobie i twojej mamie. Jesteś dobrym człowiekiem. To jest cały mój autorytet, więc go dostaniesz. Okej, 1000 autorytety dostałem. Dobra. W sumie... ja nie wiem, czy ten quest by mi przepadł, gdybym o awans chciał poprosić, bo jakby nie przepadł, to mógł go wykonać po dopiero. Okej, weź udział w programie konkurencyjnego stanowiska pracy, wystąpienie... A to chyba tak po prostu? Ale tu nie ma kogo już chyba stygować, nie? No właśnie, już wygrałeś. Przykazanie. Nie, wystąpienie o awans. Gratulacje, wspaniale służysz naszemu krajowi. Mądry wódz dostrzegł twoje zasługi, zostałeś awansowany w ramach programu zwiększenia zakresu obowiązków najlepszych pracowników. Po przyjęciu awansu stracisz dostęp do miejsca pracy na tym piętrze, a twój licznik autorytet zostanie zresetowany. Czy chcesz już w tej chwili przyjąć awans i przenieść na wyższe piętro? Tak. Inicjalizacja protokołu awansu. Gratulacje, otrzymujesz awans na 12 piętro. Twoja karta dostępowa będzie coś tam, coś tam. No dobra, mogę z tego jeszcze chyba skorzystać, nie? Żeby przekazać te informacje. Dokładnie. Pewnie na tamtej piętrze też jest taki telefon, no ale... Pokażmy. No, coś tam leciutko mieliśmy, ale... Mieliśmy i to najważniejsze. Weź nie powiem, tego tysiaka mi kurde szkoda za tego... Za Donga. Wiecie, Neopartek mógł teraz wykorzystać cały ten czas, żeby salutować do tych popiersi wodza, ale szczerze, nie mam ochoty tego robić. Więc... Wracamy do domu. Dobra, na wszelki wypadek już tak finalnie zobaczyć, coś tu jest. Nie, nie ma nic. Te prace w sumie, skoro nie mogę spylać tych rzeczy, no to szczerze mogę to tu po prostu zostawić. Bo nie potrzebuję tej pracy z terminalami na drugim poziomie, skoro już to mam ogarnięte. A niestety w tej części nie da się iść do Kellera, żeby spylić to, czego się mieć nie chce. Oho, gadu przez telefon. Halo, James? Tu Ewan. Słucham cię. Dostałem awans. Przenieś mnie na 12 piętro. To świetna wiadomość, Ewanie. Twój ojciec byłby z ciebie dumny. Za wcześnie jednak by spoczyć na laurach. Teraz wszystko będzie jeszcze trudniejsze. Twoje zadanie się nie zmieniło. Musisz zdobyć haki na swojego następnego szefa. Poznaj go, wkup się w jego łaski i coś na niego znajdź.
lub pozbądź się współpracowników stojących ci na drodze do kolejnego awansu na wyższe piętro. Im większa stawka, tym ciekawsza gra. Zrozumiane. Tylko bądź bardzo ostrożny. Słyszałem, że na tym piętrze nie jest kolorowo. Sądząc po raportach, mają ogromną rotację pracowników, więc miej oczy dookoła głowy. Ciekawe dlaczego, co? Okej, dochodzenie. Zdobądź kompromitujące informacje o Albercie De Salvo. Czy to jest nasz nowy szefu? Jak to wygląda tutaj? No, nawet spoko, ale wiadomo, mogę to wszystko spłacić naraz. Zobaczmy, czy już mamy jakieś nowe w sumie te do obejrzenia, bo jak mamy, to szkoda nie wykorzystać czasu. No nie, na razie mamy tylko przygody patriotów, barańczyki i pasja wodza. Ale wiecie co? Jak idziemy na nowe piętro, YOLO. Obejrzyjmy to. Kto wie, może ktoś tam będzie oglądał też to samo. Choć trochę powątpiewam. No ale jak nie, no to chociaż się to... To wiadomo, to działa tylko przez jeden dzień, więc jak wrócę potem do domu, no to wszystko się skasuje. Ale to tam pikuś. Dobra. Śpimy w takim razie. No i co? Na kolejne piętro wejdziemy sobie w kolejnym odcinku. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Beholder 2. Na razie.